Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Krzywy. Moi drodzy, nie wiem czy to słychać czy też nie, ale gardło mam dość mocno zdarte. Miasto, jakim jest Manchester, jest ponownie czerwone. Tak jest, 2-1 wygrana z Manchesterem City w derbowym spotkaniu. Moi drodzy, zanim przejdę do omawiania, przypomnę o możliwości zostawienia łapki, subskrypcji, a także do zaglądania do linków w opisie, tam Twitter, Instagram i grupa na fejsie Piłkarzykowa. Słuchajcie, no świętować na pewno trzeba, bo był to naprawdę bardzo dobry występ klubu z Old Trafford. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę to, co się działo w szeregach Czerwonych Diabłów 2 października zeszłego roku. Wtedy właśnie miał mecz, kiedy United przegrało 6-3, a dokładnie to 3-6. I tamta postawa była absolutnie druzgocąca. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek dyscyplinę taktyczną, to tego w ogóle nie było. Było mnóstwo głupich ruchów ze strony zawodników United, a tutaj totalne przeciwieństwo. I to jest coś, za co najbardziej chciałbym pochwalić drużynę. Za tę dyscyplinę taktyczną, niesamowicie inteligentne przesuwanie się od początkowych faz tego meczu do ostatnich, chociaż też były takie momenty, gdzie City za łatwo sobie tworzyło miejsce, jak chociażby przy okazji strzelonej bramki Grealisha, bo tam w tej półprzestrzeni, w którą wbiegł akurat KDB, zabrakło no chyba Casemiro, w sensie na pewno w późniejszej fazie tej akcji zabrakło Casemiro, kiedy on no nie doskoczył jakby wystarczająco szybko do KDB, pozwolił mu wrzucić, nie miał prawa w tamtym momencie Kazek tak odpuścić, nie wiem, no jakiś słabszy tutaj akurat moment się przytrafił Brazylijczykowi i to jest w większości jego bramka niestety. Poza tym Kazek taki, no na Manchester Evening News dostał 6, ale wielu mógł się jawić jako taki troszeczkę słabszy zawodnik w tym środku pola, ale ja nadal uważam, że on no dawał jakość i stabilność, jeżeli chodzi o defensywę, inteligentne ustawianie się przez większość czasu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, o indywidualnościach jeszcze będę mówił, wracając tylko do tej solidności i dyspozycji taktycznej, jeżeli chodzi o czytanie i blokowanie Manchesteru City, bo City w pierwszej połowie, no okej, piłkę miało, wiadomo, ale żeby coś z tego wynikało, w porównaniu do tego, co było w pierwszym meczu pomiędzy tymi dwoma drużynami, no prawie nic. Pamiętam chyba jedynie ten jeden zablokowany strzał Haalanda tam z okolic 16. Tak, tylko to mi się przypomina przy okazji pierwszej połowy. Swoją drogą Haaland, wiecie co? Aż sprawdzę w tym momencie, co on dostał na Manchester Evening News za ocenę. Bo mnie to bardzo ciekawi, bo był absolutnie niewidoczny. Haaland 5. Piątka, podobnie jak Foden, Bernardo. No słabo oceniona drużyna, tutaj City, najlepszy Akanji widzę z 7, Rodri, Grealish 8. No, jedna zmiana też w zasadzie tylko City. Fani City, jeżeli jesteście, to dajcie znać, kogo wy byście chcieli zobaczyć w ogóle z ławki, żeby wszedł, no bo w sumie, nie wiem, można mieć na pewno jakieś tutaj wątpliwości, czy ktoś nie powinien zejść wcześniej i nie wiem, wejść, no nie wiem, Mahrez mi się na przykład nie podobał, uważam, że tam akurat Malasia go nieźle przykrył, ale dobra. W pierwszej połowie, ja pisałem na tym na Twitterze, ta dyscyplina taktyczna po prostu mi robiła na mnie niesamowite wrażenie. Zwróćcie uwagę, jak Martial i Eriksen bardzo równo grali w tej samej linii mniej więcej, blokując jakby Rodriego, jakby przesuwanie akcji przez Rodriego. Eriksen cały czas skanował przestrzeń, gdzie jest Rodri i był bardzo blisko niego, utrudniając mu tak naprawdę, wiecie, no jakieś luźniejsze rozgrywanie akcji. Fred to samo robił przy okazji KDB. W pierwszej połowie był dokładnie w tym samym miejscu non-stop, gdzie Belk. Genialna praca Freda. Według mnie postać, która spokojnie może kandydować do miana gracza meczu. Genialny mecz Brazylijczyka. Naprawdę świetne, świetne spotkanie. Dobra, o bramkach teraz trzeba powiedzieć, bo kontrowersje są. Na pewno są. Przy okazji bramki City zero kontrowersji, zasłużona bramka przy okazji tego, jak ta akcja została stworzona, bo bardzo inteligentnie to City rozegrało. No i tutaj niestety, no miałem wrażenie trochę, że chyba obrona nie była za głęboko, za bardzo przy Dawidzie De Gea i nie mieli jakby jak nawet do tej akcji wyskoczyć. Tam wydaje mi się, że Varane mógł jakimś i bardziej inteligentnym, nie wiem, movementem, stacjonowaniem w polu karnym piłkę wybić po prostu, ale to też była bardzo dobra wrzuta KDB, no i genialne najście tej na piłkę przez Grealisha, który był no, naprawdę świetny w tym meczu, mógł się podobać, no można na pewno mieć jakieś, nie wiem, może większe
tutaj, nie wiem, obiekcje co do Pepa Guardioli, że dlaczego on nie wszedł wcześniej, a w której minucie wszedł? No bo już nie będę teraz tego sprawdzać, ale no nie było to jakoś bardzo późno. W każdym razie dostarczył argumentów, żeby no może częściej wybierać go do pierwszej jedenastki, ale wiemy, że to Guardiola tam lubi mieszać i mieszać i mieszać. I teraz tak, moi drodzy, pierwsza bramka United. Kontrowersja? Jak najbardziej tak. Czy kibice City mają prawo być oburzeni? Jak najbardziej tak. Co powiedział Adam? Adam powiedział, że no kontrowersja jak najbardziej jest i że się nie dziwi. To dobra, nie będę powtarzał tego, co ja przed tym powiedziałem. Adam napisał, że lekki skandal może w prasie brytyjskiej mieć miejsce. W sensie, wiecie, wybrzmiewać, że ta decyzja może wybrzmiewać jako skandal. I nie dziwię się. Moi drodzy, naprawdę się nie dziwię. No bo Rashford sporo dokłada swoim movementem, tym poruszaniem się na pozycji spalonej, do absorbowania Akanjiego głównie mi się wydaje. I chyba możliwe, że w końcowej fazie na Edersona również, bo on nie do końca chyba się spodziewał, kto tę piłkę ostatecznie zagra. Wiadomo, że inteligentny ruch w tym momencie Rashforda poprzez to, że w ogóle tej piłki nie dotknął, to trzeba pochwalić. Chociaż Rashford jeszcze bardziej inteligentnie by się zachował, gdyby w momencie, kiedy ta piłka do niego szła, gdyby wyszedł po prostu padle, tak jak bieg, żeby biegł dalej, a nie schodził do środka, do tej piłki, no poprzez co takim ruchem no, spowodował, że można mieć obiekcje co do przyznania tej bramki. Co prawda, moi drodzy, zrzeszenie niby sędziów angielskich, które w skrócie się nazywa, żebym wam mógł powiedzieć, PGMOL, PGMOL po polsku literując, mówi, że prawidłowa decyzja o przyznaniu bramki Bruno Fernandesza. Na pewno będziemy jeszcze do tej bramki, do analizy tej bramki wracać przy okazji pogadanki na kanale Piłkarzyki, więc tam szersze przeanalizowanie tej akcji. Ja nie będę obiektywny. Moi drodzy, no ja się... Ja uważam, że jakieś podstawy do takiej decyzji sędziego tam były. Chociażby sam fakt, że ten ruch i absorbowanie ze strony Rashforda, które oczywiście było, miało miejsce w miarę jeszcze, no nie wiem, daleko od bramki. No nie wiem, słuchajcie, nie chcę tutaj nic mówić, bo nie jestem sędzią. I no tyle, sędzia tę akcję przypieczętował, zaakceptował bramkę po konsultacji przecież z VAR-em. No jest, tak? No przecież nie będę się nie cieszył, prawda? No. W każdym razie, no tyle. Tyle, jeżeli chodzi o tą bramkę. Ja rozumiem oburzenie, rozumiem. Jak najbardziej, rozumiem. I mówię wam, że idźcie w poniedziałek, kanał Piłkarzyki, z Adamem sobie przedyskutujemy. Czy niesmak jest? No możliwe, że jest taki, kurde, no ta bramka mogła być faktycznie uznana i ten niesmak momentami jest, ale statystycznie United wyglądało lepiej niż City. Expected goals, strzały, stworzone sytuacje. No przepraszam, ale to, co miało miejsce w pierwszej połowie, United powinno mieć przynajmniej jedną bramkę z tych okazji Rashforda. Oczywiście też hiperbolizuje, że minimum powinno być obowiązkowe i tak dalej, bo to były ciężkie sytuacje Rashforda. Więc pod tym względem oczywiście wiadomo, że jakoś bardzo tutaj nie naciskam na Markusa, ale biorąc pod uwagę to, co sobie City stworzyło United, uważam, że tutaj ja się po prostu cieszę, chociażby z tej okazji, z tej wygranej. Znaczy z tego powodu, z tej wygranej się cieszę. Druga bramka to już jakieś City, bo mam wrażenie, że w rozsypce. Genialne zachowanie Garnacho, do którego podawał bodajże Bruno. Spalonego nie było, tam akurat wątpliwości nie było, bo piłka wyznaczała chyba tą linię spalonego wtedy. Rashford, nie wiem dlaczego w tym momencie go nie przykrył. Chyba Akanji, który akurat mecz zagrał genialny, ale wtedy chyba odpuścił coś Rashforda. No i jest bramka na 2-1. Na pewno będziemy jeszcze długo mówić o tej bramce numer 1. Tak jak mówiłem, przypominam, kanał Piłkarzyki, będzie obszerna analiza, no 100%, będzie to obszerna analiza tej bramki. Ja się nie dziwię głosom, które mówią, że... Inaczej, nie dziwię się głosom, ale nie uważam, że są dobre, że drukarnia, że kupienie sędziego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo United sobie zapracowało na 3 punkty w tym meczu, a przynajmniej na ten jeden punkt. Tego United nie można odebrać, głównie przez ten naprawdę solidny i bardzo dojrzały
występ. Gratuluję na pewno City dobrego pojedynku, bo to mi się osobiście dobrze oglądało. Byłem dość mocno napięty, jeżeli chodzi o emocje. Ale rozumiem, przypominam, że może boleć tutaj pewna część ciała. Rozumiem no bo to jest bardzo, bardzo kontrowersyjne i nie będę tutaj jakby stał na straży tego, że to Broncos powinno być uznane, że jest słuszne i tak dalej. Nie, rozumiem w pełni i nie będę się kłócił. Wyróżnienia po tym meczu. Tyler Malacia zna naprawdę według mnie wyłączenie Mareza w tym meczu, który no według mnie ostatnimi występami raczej pokazywał się z dobrej strony. Na pewno wyróżnienie też dla środkowych obrońców i Shaw, i Varan. Naprawdę bardzo dobry mecz, bardzo dobre spotkanie w ich wykonaniu. Wan-Bissaka, kurde, momentami mi naprawdę bardzo, bardzo imponował taką trzeźwością. Nie był w gorącej wodzie kąpany, tak bym to określił. Fred, tak jak powiedziałem, kandydat do gracza meczu. Jeżeli chodzi o Casemiro, to już mówiłem, nie będę się powtarzał. Eriksen, jeżeli chodzi o to, co on dawał przy okazji tworzenia sytuacji, to poza tym jednym wypuszczeniem Rashforda, taki niezbyt dobry występ w jego wykonaniu, bym powiedział szczerze. Jeżeli chodzi o pilnowanie Rodriego i taką dyscyplinę taktyczną odnośnie zadań bez piłki, to naprawdę dobry mecz Duńczyka, ale nie dziwię się, że na Manchester Evening News dostał piątkę. Jeżeli chodzi o to, co dalej, Rashford, chyba nie muszę mówić, bardzo mi się podobał. Nawet te sytuacje, które nie wykorzystał, no można mu wybaczyć, można mu wybaczyć. Jeżeli chodzi o Bruno, kurde, no, ten Bruno jest niesamowity, po prostu tak czasami irytuje. No dostał siódemkę, chciałem sobie sprawdzić, nie dziwię się, no głównie chyba poprzez te udziały przy okazji akcji bramkowych. Bo tak, to taki kurde Bruno momentami znowu, wiecie, już do przodu, już coś, tak wiecie, w gorącej wodzie kąpany akurat był Bruno, ale też w defensywie całkiem nieźle sobie radził. A jeżeli chodzi o Martiala, to ja uważam, że on pierwszą połowę nie rozegrał bardzo źle. Jeżeli chodzi o wpływ i movement przy okazji obrany taktyki, to fajnie nieraz wyciągał obrońców City. On powodował, że otworzyło się to miejsce dla Rashforda, gdzie on akurat tę akcję potem próbował wykorzystywać. Trochę mimo go momentami brakował w polu karnym. Na przykład często go widziałem na skraju szesnastki i ja myślę, kurde, gościu, co ty tam robisz? Czemu to ty wrzucasz do Bruno, a nie Bruno do ciebie? Ja wiem, on ma robić miejsca, ale brakowało mi czasami, wiecie, jakiś konkretów znowu z jego strony pod bramką City. Ja uważam, że masz Rashforda. Martiala brakowało trochę w tej drugiej połowie na początku, gdzie nie było takiej, tej, powiedzmy, tej dziewiątki, która by była zawsze tak centralnie ustawiona, w miarę zawsze, nie? Bo wiemy, że też Martial lubi uciekać na te boki. Jeżeli chodzi o zmiany, no Antony nie zrobił nic. Wyjściowa piątka, bym powiedział, mówiąc szczerze. I tak, no i Garnacho, genialne wejście. Jest najmłodszym zawodnikiem, który dostarczył asystę w derbach Manchesteru. Brawo. Brawo. A jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, kto tam wszedł? No to nie, no Martinez, McTominay, Maguire za późno weszli, żeby tutaj cokolwiek zrobić. I moi drodzy, na koniec tego odcinka, bo nie chcę przedłużać, wielkie, wielkie brawa dla Erika Ten Haga za to, co on robi z tą drużyną. Taki progres. Niesamowite to jest. Muszę w ogóle zobaczyć, ile teraz jest wygranych spotkań z rzędu w ogóle w wykonaniu United, bo to jest niesamowite po prostu. To jest niesamowite, słuchajcie. Poważnie, to jest niesamowite. Już tam wchodzę na mecze, wyniki. To jest od momentu przegrania z Aston Villą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewiąty mecz wygrany z rzędu. Biorąc pod uwagę też puchary oczywiście. Tak więc, wow. No i też przede wszystkim biorąc pod uwagę to, jak ten mecz wyglądał 2 października, porównajcie sobie progres i to, jak tytaniczną pracę on wykonuje. Niesamowite. I tyle. Podsumowując, Manchester jest czerwony. Bez względu na tą bramkę, Bruno. Będę się cieszył mimo wszystko, słuchajcie. Mam prawo. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, co wy myślicie. I do jutra, mam nadzieję.
Hej!